do ploty, ten blat jeszcze mam do dzisiaj. Tylko kręgi kupić. Cieszę, to nie rozumiem się przydoły. Tak. Dobry taki. Ale jakby się, bo kiedyś to było, jak się jechało do Kornowa po lewej stronie, tam ten most i kawałek się jechało prosto, to tam produkowali kaple. No. Nie wiem, czy to produkuje. Tam przywoziłem kaple. Skąd? Z Kornowa? Z Kornowa, ja. Z Kornowa. Tam taka fabryka tam produkowała. Ja widziałem piece. Ja widziałem piece z tej fabryki. I takie były na 6 metrów wysokie. To 6 metrów wysokie były. Jo. Stały w korytarzu na dwie kondygnacje. Jo. Ozdobne z tymi. Nie, już nie piję. Ty, ale takie piece i... robiłem, że wiesz co, mogę wejść do tego pieca. Tak. Gdzie w szkole robiłem, w sali gimnastycznej, z małych kafli, z małych. Nie te duże, tylko takie małe, te jasne. Tak. To mogę taki piec duży, że... No, 2 metry długi, cholera. Bo tak to robi się tak, 3,5 kapla, nie? No. Ale najlepiej to się robi 4,5, nie? Albo 3,5, a 4 kiepsko. Aha. A 4 kaple, nie? Na 3,5 najlepiej. Na 3,5 kapla. Jo, najlepiej na 3,5. Gdzieś byśmy się mogli zobaczyć, może dzisiaj się produkują, albo dzisiaj powstanie. Trzeba zgłoszenie znaleźć, ktoś to chce rozebrać i... I to sfilmować. Nie te, co kupowane za komuny. Tylko nie te za komuny. Te za komuny, nie tamte jeszcze. To są oszukane pieski. Przed. Jeszcze te za komuny, to też taka próbna. Te przedtem, te białe kapli. Tak. Zdon, on taki był. Też był Kazimierz. Kazimierz. On taki był cwany. On sobie odkładał te wszystkie kaple zimne z dołu, nieprzepalone. A ja zrobiłem się i zrobił jedną kupkę tych dobrych, co w torbę i wynosił do chałupy, a te takie jakieś gorsze, to musiał trochę zdać, nie? To zdawał ty. To ja poszedłem i zamieniłem z tej kupki. Wziąłem dobre, w torbę sobie, tak. A te lichem włożyłem na jego kupę. No on musiał, mówi cholera, mówi sam sobie jeszcze nie widzę, czy co, mówi, takie liche kafle się sobie wybrał. Tak. No, i jeszcze wtedy wiesz co, tam taki był na Nowym Rynku, Bydgoszczy, taki Waczek, i on skupował stare drzwiczki, te framugi, te piekarniki, te co wodę tam się gotuje wewnątrz. To ja zawsze albo dwa drzwiczki zaniósłem od pieca. Tak. Ładne byli, wiesz, takie ozdobne, nie? I z tymi, z ramą takie, nie? Taka, wiesz, te drzwiczki w takiej ramie były, takie taki żelbet, nie? Ty takie ozdobne, nie? I te drzwiczki, poszłem, chybacko. Zawsze go, a tego oszukałem, bo mówię, że mi dał mnie ten Waczek. Telefonu dał mi nie było. No nie, dał mi dużo, mi połowę. Nazbierałem tych pieniędzy, kupę. I później jak mieli imieniny, obydwa, ja się tego tam zaprosili. Ja mówię, wiesz co, ja cię oszukałem i teraz kupiłem łódkę. Ale ja cię mądry, jak to przyszedł. Ja mówię, robił te kanały, to wiesz co, położył do chówki i nie dał, nie, żeby ktoś go podpatrzył. Dobry był, ale on był nowy. No i na sobie śpiewał. Specjalista. I on miał takie nożyki, obcinał, ciach, te kaple wyszły i szlifował. Musieli moczone kaple, bo jak suche, to zaraz ta glina odeszła. I nie mogła być glina, żeby za tłusto. Też odeszła, popękała, cholera i nie było. Za tłusto, czyli za cementu trochę było. Albo nie. Ale jeszcze ten piec, to mało żeś to byś zrobił, ten piec. To ten piec, tak, drewkami troszeczkę przepalać z tyłu, 2 tygodnie. Nie, że od razu węgla i ten. Też po nim wie. Tak. Drewka, a jak on to robił, taki krystek podłączył, oni gotowali na tym krystku i ten krystek i tak po trochu i tam suszył. Suszył ten piec. Miesiąc czasu nawet. Jo, nawet 2 tygodnie, 3. No już drugi robił, to no przenosił ten krystek ty. Tak. Koło tak, z tą rurą.
Wpadł te drzwi we włożył wtedy drzwi, ale mówię, że to się opłaci. Jakbyś takie zrobił, ale gdzie byś zrobił? W jakim miejscu? To się opłaci. Taki piec. Się opłaci, bo ludzie wrócą takimi kiedyś. Koronami, pamiętaj. Tak, kiedyś ludzie wrócą, porodzą i znowu te piece będą budować. Jakie te z tymi koronami byli, nie? Pamiętasz ten, jak na Szczyżawie. Ta korona się napili, to spadła na dół i się rozleciała. A później opłacą, oni drugą przynieśli, ty. Taką samą. Podobną. Jak to brzydko wyglądało, tą koroną. Tak. A później się komikę z tam u Koski w Szelcach robiłem. I miejsce oni robił z tego marmuru, wiesz, ale to był taki ten czarny, tam nie był marmur, tylko to inaczej się nazywał. Taki na grobki bierał, nie? Taki, granit. O granit, o czarny, ty. No. Kominę wyjął, a on mówi, i przyszedł sąsiad, czy się mnie podoba? Ja mówię, nie, mi się nie podoba. Chociaż sam to robiłem, ale mi się nie podoba. Ten kominek mi się nie podoba. No sam robiłem. Takie coś, to jak grobowiec to. I taki był ten, jeszcze Niemcy palili u góry i był ten. Zrobiłem dziurę pod tym sufitem. Te sarze, wiesz co, i tam nie chcieli się, ja jestem taką szczurą tym drutem. A te gdzieś było 2 metry tych sarzy tam u góry. Tam palili na strychu, nie? Tam pokój był. A to już było wszędzie pomalowane, te jak te ruszyli te, bo nie chcieli, nie chcą się. Jak ruszyli te sadze, to nikogo nie było w pokoju widać, całe wszystko czarne. No bo bo nie mieli gdzie się podłączyć, nie? Do tego komuś. A i później stale jak mi są kostki, to bez przerwy. Jak tylko mi zobaczyli na cmentarzu, kiedy pan przyjdzie nam piec robić, mówił tak i jeden, a mówi tak, żyje, mówi, i bym chcieli, żeby pracę zrobić we w tym, ale jeszcze bym chcieli, żeby zrobić we w kuchni takiej, żeby mówi grzał, ale żeby ten i żeby gotować można było nam do zwłoku. Ja mówię, no ja, ale mówi, że jeden kanał tylko mają tam, że podłączony ze łazienki, tam mieli podłączony i ze z tego, i z kuchni. Ja mówię, to jeden to nie doradzę, bo to trzeba ten jeden zamknąć, mówię, zapalić, mówię. Nie można tu ani tu. Tam Junker śmieli się coś, nie wiem, co śmieli. To tak, ja żebym pojechał na Bieszczady i tam w ogóle bym widział takie dziwne rzeczy, że u nas tak nie zobaczy. Piecyk gazowy, na łazienkę tylko. Ciepło daje grzejnik, spiralka, coś tam. To polerstwo, to musi mocno gaszyć, bo inaczej to weźmie zgaśnie. To by tego, takich cudów to u nas nie ma. Jak puścisz wodę na jedno pomieszczenie ogrzewanie gazowe.